Witam Was bardzo serdecznie. Właśnie robię mleko dla mojej młodszej córki. Piję mleko. No i co, wiecie, ostatnio zauważyłam, że do Was bardzo niewyraźnie mówię. Czyli mi się wydaje, że to było wyraźne. Są, że to są wyraźne słowa. Wiecie, czasami ja mówię są. A jak słucham z powrotem tego nagrania, brzmi jak są. I kurczę, kiedyś myślę ja. Tyle się nagrało, co ja mam wycinać taki kawałeczek, bo nagrałam, bo było jakby powiedziane są. Także zauważyłam, że strasznie czasami te przód zdania mówię bardzo szybko. I to wygląda tak bardzo, no... Nie jest zbyt fajnie, nie? Okej. Okay. Jak wiecie, Zosia ma rurkę, więc są potrzebne mi woda do przepłukania. Zosia bierze leki, to więc strzykawki. No właśnie, muszę lek dać 3 razy dziennie, to 0,28. Okej, okay, mam. Wszystko jest. O, a jeszcze trzeba dać. Ja tutaj mam trochę to przeszkadza. Strzykawki są. Okej, okay, przygrzewam mleko. Przygrzeję mleko. Witam Was bardzo serdecznie. Widzicie, ja jestem jeszcze w szlafroku. No i o, jak słyszycie Zosię, to ona tam już czeka na śniadanie. I jakby Wam dam trochę niżej Was dam tutaj. Wyobraźcie się, jak zobaczycie bałagan. Ale po prostu nie chcę Wam przed Wami jakoś tak bardzo udawać. Bo pomyślicie, kurczę. Babka z trójką dzieci i jeszcze ma czysto? No nie, nie zawsze tak jest. Nie zawsze jest czysto. Nie ma was tutaj co w konia robić, bo to nie o to chodzi, żeby was tutaj mydlić oczy wam i mówić o ślicznie, ładnie, pięknie, wypucowane, można z podłogi jeść. No nie, czasami nie można. Chyba, że mam wolne, bardzo dobrze posprzątam, ale to nie jest tak, że się kapcie przyklejają do podłogi, nie, nie, nie. Nie o to chodzi. Okej, okay, nalałam Zosi mleko. Tak. Mleko jest, mam specjalne ze szpitala. To nie, ja nie kupuję tego mleka i nie dostanę. Dostanę je w szpitalu. Tak, ze szpitala mi przywożą mleko, ja je dostaję. Leki. Leki Zosia dostaje też. Także już mam naszykowane leki. Może tak to zobaczycie. I tak, no i co? Zosia ma tubę. Tego, co nie wypije butelką, dokarmiamy ją przez strzykawkę. A to tak. Wiesz co, nie mam na tego końcóweczki. Czy mam? O, mamy, popatrzcie, widzicie. Jeszcze jest rano, także jeszcze jestem nieobudzona. Ok, są strzykawki, przez którą... Kiedyś wam może pokażę, jak ją karmię, chociaż to tak... Ciekawe to może nie jest. I woda. Woda do przepłukania. O, może tak. Woda do przepłukania tego mleka, które zostaje w rurce. Ok. Słyszycie Zosia? Zosia przed chwilą wstała. I co? Czasami to jest tak, że jest 6 rano, 7. No. Ale wiecie co, ja mam tak, że jak dłużej śpię, to mnie głowa boli. Tak samo jak śpię w ciągu dnia, to też mnie głowa boli. Nie wiem, ale tak jest. A jeszcze chciałam powiedzieć, chciałam, widzicie? Ja bardzo szybko mówię, czasami te końcówki, te przód zdania bardzo szybko mówię i on czasami nie brzmi dobrze. Tak samo jak ja mówię, czasami się złapałam na tym, jak już nagrałam ten film i tam leci dość długi kawałek, potem jest... Zdanie jest są, a ja na... Słuchać, jak ja mówię są, a na filmie słychać są.
No kurczę, i ten kawałek ja bym miał obciąć, ale to by miał, wiesz, nie miałoby jakiegoś sensu to zdanie. No dobra, to niech pójdzie, no ale no co? I często właśnie jak właśnie tak słychać, że jest między on a m. Tak, o, to się potwierdza. I to jest to, że ja mówię są, a na filmie słychać są. I te często właśnie jak zdania, które wiesz, ja tak szybko, czasami szybko mówię, jeżeli ja bym powiedziała teraz, ja teraz jestem w szlafroku, nic z tego nie zrozumiecie, tak? Czy ja albo siebie rozumiem. I dlatego to było normalne, jakbym tak powiedziała. Ale w filmie czy na nagraniu to słychać inaczej. Ja bym musiała, widzicie, ja bym musiała powiedzieć, ja jestem teraz w szlafroku. To jest inaczej, widzicie. Czasami ja siebie rozumiem, moi domownicy mnie rozumieją, osoby, które mnie znają, też mnie rozumieją. Rozumieją, widzisz, rozumieją. Też mnie rozumieją. Ale co innego jest, jak się mówi, może to jakoś, nie wiem, czy nie łapie, czy jakieś tak, no nie wiem. W każdym razie muszę do was wolniej mówić. Okej. Co dzisiaj? Dzisiaj chyba zaplanujemy malowanie ścian, bo są okropne. I chyba trzeba będzie skoczyć do sklepu, do Primarka, żeby coś no dzieciom kupić. W poniedziałek zaczynają szkołę, więc jakieś rzeczy, oni po prostu, oni mają mundurki, więc muszę zobaczyć jakieś koszule, bo dziewczynki chyba też mają, chociaż ja nie zakładałam koszul. Mają te koszulowe takie na krótki rękaw. Chłopcy mają na długi rękaw. No ale to, żeby. No i muszę zobaczyć, czy są. No, bo wczoraj napisałem maila, że nie, jeżeli nie będzie koszul, bo oni to rozumieją, że może nie być dostawy, czy może nie być. Nie ma możliwości kupna. No to okej, oni to wszystko zrozumią i można im ubrać zwykły t-shirt i to też będzie okej. Także zastanawiam się nad zwykłym t-shirtem, ponieważ Stasio jest taki no przy sobie, nie? I dlatego tak myślę, żeby po prostu mu kupić no bogato, aż dwie, zobaczcie. Żeby mu kupić po prostu koszulkę, nie? Okej, okay. Ja się biorę za standardowo, widzicie, to jest taki standard śniadanie. Pomyślimy, chociaż jest czasami jest odskocznia od tego normalnego dnia, takiego jak jest w grafiku. Śniadanie, obiad, lekcje, jakaś zabawa. Ale jak się widzicie, właśnie teraz jedziemy, zaraz będziemy jechać, zaś się ubieramy, tam leki Zosi. Ubierzemy się, wyszykujemy się i jedziemy do sklepu. Może ewentualnie Wam później powiem, co tam, jak, co kupiliśmy. Ale to okej. Zobaczymy, co teraz. Teraz zaraz wyczyszczę blat. Bo jak mówię, ja nie mam idealnie. Więc zawsze jak coś tam trzeba po prostu wyczyścić. A zwłaszcza wiecie, że daję leki. Jakieś, ojej, bo wcześniej oczywiście tak przytarłam, ale to jeszcze raz zrobię, bo czasami, wiecie, coś kapnie, coś tam, po co to ma tutaj tak. On to się ciężko się szoruje. Takie za stałe rzeczy. Jak mleko, jak naczynia, co zresztą sami wiecie z biografii chyba. Także no. Idę szykować, żeby dziecko głodne nie było. A ja chyba zaraz sobie znowu kawę zrobię. Widzicie na razie. Chociaż dzisiaj mam trochę czasu. Powiem wam, że jeszcze dzieci śpią. Mąż śpi.
Zosi da mleko. To ja za ten czas sobie zrobię kawę. Ogarnąć się chyba nie ogarnę, bo bym musiała iść na górę, a tam wszyscy śpią. No to nic, później się ogarnę. Okej, to do dzieła. Okej, kawa zrobiona. Widzicie? Jest kawa, bo nawet widać, nie okłamię was. No i tak. Widzicie co? Widzicie, jak szybko mówię na początku? Wiecie co? Chodzi za mną jakaś jedna piosenka. Znacie taką. Widzicie? Znacie taką piosenkę jak Oto jest dzień. Kiedyś się śpiewało na oazę. Jakieś chodziłam na oazę Dzieci Bożych. Potem, jak już byłam starsza, to do młodzieży franciszkańskiej. Dlaczego franciszkańska? Ponieważ ja jestem od ojców franciszkanów. To jest parafia ojców franciszkanów. I co? I to jest w Pieńsku. A Pieńsk jest koło Zgorzelca. A wiecie, gdzie jest Zgorzelec? Tak, bardziej tak na zachód, bardziej w stronę niżej, po prostu niżej. Ja wam pokażę, bo tutaj wam zaraz znajdę. To jest koło granicy niemieckiej. Ja nagrywam jednym telefonem, to mam drugi, ale ten drugi to jest tylko, żeby zobaczcie, tu jest granica. Nie wiem, czy zobaczycie. Jest, ale niewyraźna, ale jest. Będzie to taki czerwony, i od tego idą takie. Jakby pierścienie. Tam jest właśnie Zgorzelec. Zgorzelec jest koło granicy. Może by. Dyry, 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 dyry. Troszeczkę nie łapię ostrości, ale to tam właśnie jest Zgorzelec. I tak, ja mieszkam koło Zgorzelca. I tak, czyli mieszkam. No, na chwilę obecną mieszkam. Tutaj, na zachodzie, no. Mieszkam poza Polską, ale mam zamiar przeprowadzić się, znaczy wyprowadzić się stąd i przeprowadzić się na stałe do Polski. No, tylko tutaj Marysia chodzi teraz do reception class. To jest jak u nas zerówka. Tak, bo tutaj zaczynają rok wcześniej szkołę, więc Marysia od września pójdzie tutaj do pierwszej klasy. Tak, a jeżeli pojedziemy za rok, czyli w sierpniu zjedziemy, to ona pójdzie do zerówki. No, i to tak to będzie właśnie wyglądało. No i co? Pójdzie do zerówki. I dlaczego w tym roku się zgodziliśmy, żeby zjechać do Polski? Znaczy ja bardziej chcę. Dlatego, że po prostu, no widzicie, jesteśmy sami. Te święta są takie na odległość. To nie są w ogóle święta. No co to za święta? Nie ma takiego spotkania rodzinnego. Tutaj każdy sobie, tutaj tak nie obchodzą też świąt. I co? No to no tak jesteśmy, pojedzie się tam gdzieś po święcie, teraz w ogóle chyba pozamykane jest wszystko, nawet nie wiadomo, czy będziemy cokolwiek święcić, jakieś koszyczki, czy ten. No, nie, chyba nie. A może. No ale widzicie, tutaj, gdzie jesteśmy, to w tej małej miejscowości, to nie święcą, bo tutaj jest katolicki kościół, ale jest angielski po prostu, a Anglicy tego nie. Widzicie, tutaj właśnie chodzi o to, że Anglicy nie mają takiego zwyczaju, czy święcenie jajek, czy wigilii. Czy takiego, czy chodzenia po kolędzie. Tutaj nie ma takiego czegoś. Tutaj bardziej chyba obchodzi się Halloween niż te święta. No, ale no, widzicie, jak to tutaj to wygląda, więc takie.
takie trochę podejście tutaj, to nie, a ja bardziej tak stawiam właśnie na tym, żeby dzieci się wychowały w takim, wiesz, tutaj nawet nie ma gdzie wyjść. Wyjdziesz troszeczkę, ale to są to takie, te huśtawki są, ale to każdy chodzi, chodzi młodzież, to pluje, to gumy, to wszystko takie nategowane tego wszystkiego, że aż po prostu człowiekowi się odechciewa tam w ogóle pomyśleć, żeby tam iść, a co dopiero iść. No można gdzieś dalej pojechać i w tym roku może rzeczywiście gdzieś pojedziemy. Tutaj niedaleko też są też huśtawki, jest taki park dla dzieci. Można tam iść, ale nie ma tutaj też takiego, że obok domu jest tam jakieś huśtawki, jakieś takie, potrzeba dalej iść. No a wiadomo, czasami jest no, ciężko z trójką dzieci. Nie przywiążę ich, albo nie będę prowadziła na smyczy, żeby po prostu wyjść gdzieś z nimi. Na szczęście mamy ogródek, gdzie oni często tam wychodzą, jak chcą. Jak chcą. Widzicie, las. I tak. No i dlatego wydaje mi się, że no, to jest lepsze rozwiązanie niż, nie daj Boże, jakby mieli pod auto wpaść albo pod jakieś, ktoś by nam coś miał zrobić. No, co do kawy, to też pijecie kawę, czy nie? Ja sama piję kawę. No, nie ma nikt ze mną się napić kawy. Mąż nie pije. O dzieciach nawet nie wspomnę. Nie mam. Jak do Polski pojadę, to tam piją kawę. No, zawsze jak mówię, to ja idę się z kimś napić kawę. Aż to sama piję. O, teraz z wami, nie? No, też fajnie, nie? No, fajnie. Ale wiecie co? Też tak macie, że jak kawę nie pijecie, to na godzinę to was głowa boli? Mi czasami rozsadza. O, to jest problem. O, mi rozsadza ten łeb. O matko, jak ja czasami kawę nie piję, bo czasami nie mam czasu. No, tak, powiem wam. Nie mam czasu się napić kawy. Ja w biegu. Z szklanką latam po pokojach. Z kubkiem. O, no, powiem wam, z kubkiem latam po pokojach. No. Taka rurka by mi się przydała, taka wiecie. Ciągła sobie tę kawę. Nawet nie mam czasu do niej podejść. Piję ją, przypominam sobie o 12. O, kawa. U matko, a mi głowa rozsadza. I potem tabletki nie pomagają. Żadne prawie, że. Ostatnio mi mąż kupił tabletkę. To wiecie co? Pisało skutki uboczne? Nie, nie skutki uboczne, jak to się mówi. Wiecie o co chodzi. Mądrzy jesteście, się kapniecie, nie? No ale pisało, że kręcenie w głowie, może się kręcić w głowie, wymioty, kołatanie serca. Wszystko miałem, ale pomogło. I nie wiem, co jest dobre. Czy to, jakie ta tabletka prowadziła, te właśnie te skutki, coś, co się może stać, czy to, że pomogło. Wiecie co? Tonący brzytwy się chwyta. Ale jakby mnie tak miała rąbać głowa, bo ona mnie po prostu rozsadzała, mnie po prostu myślałam, że ona mi zaraz eksploduje. O to chyba wolałabym tą tabletkę, ale bym siedziała, musiałabym siedzieć w domu. Jakbym gdzieś pojechała. Panie. To nie, nie. Siedzieć w domu, ja mam chorobę lokomocyjną. To jeszcze jakbym się zaczęło kręcić w głowie, to już w ogóle katastrofa by była. Gadam i gadam, trochę nudne to gadanie, nie? No dobra, zaraz przejdziemy. Dzisiaj trzeba pomalować ściany, bo dzieci, jeśli zobaczyli te ściany, to byście się za głowę złapali. Kiedyś wzięli mi farby i wszystko pomalowali. Cała odbicie jest łapek, rączek, odbicie jest na ścianie. Na drzwiach. Łazienka, jaką teraz mam jasną, to ona była czarna. To wyobraźcie to sobie. O matko ty moja, co ja miałam. Ale przy okazji sobie łazienkę poumyłam. No to tak.
kończąc to gadulstwo moje, bo widzicie, czasami on jest tak, o, dzieci śpią, nie mam z kim pogadać, i gadam do tego czarnego oczka tam, a przez te czarne oczko po drugiej stronie mnie widzicie, i to jest fajne. No, naprawdę, to jest fajne. No, to tak, to jest fajne. No. Na zdrowie. No, trzeba pić. Pić. Kiedyś nie piłam 2 tygodnie. Ten tydzień to był koszmarem. Jak mi głowa bolała. Ale odzwyczaił się człowiek. A później się zaczęło. A to sobie wypiję. A to bo to. A bo mi się chce. I tak się zaczęło. I z powrotem. Jakbym odstawiła kawę, głowa mnie zaczęła boleć. Ale. Nie wypijam 10 kaw dziennie, tylko dwie. No, chyba że jak mi głowa boli, to wtedy 3, albo już po prostu jestem tak wypluta. No to 3. Tak mi głowa boli, to 3, jak jestem wypluta, to też 3. 4? No chyba jeszcze nie wypiłam. Nie wypiłam 4. Słyszałam, że inni piją po 5, 6. Ale to powiem, że człowiek się jakby przyzwyczaja. I ta kawa już tak po prostu nie działa, nie? Energetyk to działa. Tak, energetyk to działa. Ale jak energetyk jest, a widzę, że mi głowa leci, wtedy muszę się wstać, ale nie mogę, to wtedy rzeczywiście energetyk czasami pomaga. Nie za dużo, bo to jest niezdrowe. Ale pomaga. Pomaga. Czasami pomaga. Czasami to są po prostu wyjścia awaryjne, bo nie można się położyć. No, jednak trzeba pilnować dzieci. I no, nie można ich tak zostawić samopas, więc trzeba się ratować tym, co pomaga. I czasami to, co jest pod ręką, jak kawa już nie działa, a się wypiło już 3, a dalej nie działa, więc coś jest nie tak, więc. Więc sięgamy po tą chemię. No ale cóż, takie jest życie. Życie no, czasami takie jest, że nie włączamy telewizora dzisiaj. Ale to taka cisza. Taki spokój, jak tego telewizora nie ma, wy też tak macie. Jak to pudło gra czasami. To ja to pudło to mówię, to jest jakaś, jak jeszcze sami to. Wiecie co? Może nie zło, bo czasami trzeba się dowiedzieć, co tam w ogóle w świecie, ale czasami jak jesteśmy zajęci tylko tym, bo fajny film leci, fajny leci serial, fajne jakieś wiadomości, to czasami wiecie co? Przyłapałam się na tym, że to jest naprawdę czasami złe. Dlaczego? Bo te dzieci czasami jak coś od nas chcą, ale chcą wiadomości, to mi je na bok, odejdź, nie przeszkadzaj, nie teraz, krzyczymy na nie. I to po pro... a później to są po prostu wyrzuty sumienia takie, że ja pół nocy płaczę. Serio. Wstanę, to oczy takie po prostu jakbym miała jakieś raki czerwone, napuchnięte. I wiecie co? To jest czasami, to jest właśnie to, że czasami ten telewizor tak wciąga, bo mamy swój rytuał, swoje seriale, swoje wiadomości, swoje jakieś programy, które po prostu bez nich nie możemy czasami, nie wiem, żyć, bo o, leci mój serial, ja rzucam wszystko i lecę. A czasami jest tak, że w tym przypadku, jak przychodzą dzieci, czasami jest człowiek tak wściekły, kurczę, no czego chcesz? O co ci chodzi? I to płacze, i wymusza, i wymusza ci, nie wymusza w sensie czegoś, tylko wymusza moją uwagę. A my czasami jesteśmy tacy wściekli. No ale i to jest błąd. To jest błąd, bo później mamy, jak już mówiłam, wyrzuty sumienia, potem chcemy to naprawić, a co gorsza, u mnie jeszcze tak nie było, ale co gorsza, potem. My przychodzimy do dzieci
I one mają nas gdzieś. Potem przychodzą problemy, ale ty się nie mamo nie interesowałaś, ty mnie odrzucałaś. To czego ty ode mnie chcesz teraz? Daj mi święty. I potem dzieci nie przychodzą do nas. Nie przychodzą, bo wiedzą, a po co? Bo jak się od początku tego, jakby zaproszenie byka, tego problemu za rogi nie weźmie, to później tak narasta, narasta, narasta. I potem się biorą problemy. Naprawdę problemy to są. Nie problemy, że zabawek nie mam, że nie mam w co się bawić, nie mam w co się ubrać, bo nie mam, bo to nie mam tego, czy tamtego nie mam. Potem się naprawdę robią problemy. Problemy w szkole, od przedszkola się też zaczynając. Jeżeli od przedszkola dziecko przychodzi smutne, a my tylko, a dobra, bo mój serial leci, no to wiecie co, mi po pewnym czasie zapaliła się czerwona lampka. Jak zapytałam się Marysi, dlaczego, o co jej chodzi w ogóle, dlaczego jest smutna, czy coś tam było, ona powiedziała nic, nic, nic. Wiecie co, ale trzeba dążyć, dążyć, drążyć i drążyć. Non stop, aż dziecko nie powie. Czasami okej, trzeba wiedzieć, znamy własne dzieci, czasami trzeba odpuścić, wiemy kiedy można odpuścić, kiedy wrócić do tematu, ale jeżeli widać, było tak przypadkiem, że jeżeli ona mówiła nic, 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 zaczęła płakać, ale kątem oka patrzała, że ja za nią nie idę, więc no dobra, no to poszłam za nią. I chwila, moment, otworzyła się, przytuliła się, no i zaczęłyśmy rozmawiać. Ale gdyby to pudło, ten ekran telewizora byłby dla mnie ważniejszy, ja bym nie widziała problemu. Potem Marysia by do mnie nie przychodziła, dlatego że po prostu nie miałaby zaufania, wiedziała, że coś jest ważniejsze od niej. I dopiero teraz, niedawno się kapłam, że te dzieci nas potrzebują. To nie, że one specjalnie przeszkadzają. One czegoś nie rozumieją, że coś jest ważne, coś jest mniej ważne. Oni po prostu chcą naszej uwagi. A my tej uwagi czasami nie poświęcamy. Bagatelizujemy to, że a idź się pobaw, a odejdź, a zostaw mnie teraz. I to później się łączy tak, że te problemy, które są małe, są jak mrówka te problemy. One narastają do wielkości słonia. Nie wiadomo, nie obejrzymy się, a będziemy musieli dziecko wyciągać z jakiegoś poważnego, nie wiem, problemu, czy z jakiejś takiej melancholii, depresji. I to może być problem. A wtedy ciężko dotrzeć, ciężko się będzie przebić przez tą skorupę, która nasiąkała tyle czasu. Więc ja wiem po własnych błędach, ja teraz tak się zastanawiam, że może tak nie może być, że ja coś robię i coś jest ważniejsze od dziecka. Ono później nie przychodzi, później się nie chce bawić. To nie ma takiego czegoś, że szło się do obory, krowy doiło, czy tam wypuszczało się na pole, bo i dzieci samopas biegały, pomagając przy tym. Tego krowy to chyba tylko w zoo ostatnio widzieliśmy na Śląsku, ponieważ tam jest mój mąż, to krowa była, chyba tam była krowa. Krowa była w zoo. To zobaczcie. Co to w ogóle, co to się dzieje? Nie ma takiego czegoś, że ludzie wychodzą, rozmawiają. Po prostu ludzie się zamykają w tych norach, w czterech ścianach i wszystko. Telewizor, komputery, tablety, telefony, wszystko się dzieje. Nie ma wyjścia. Nie ma wyjścia w ogóle na dwór, tak jak kiedyś. Kurczę, jak pamiętam, jak ja byłam mała. Lata 90. Matko, popatrzcie, jakie to szybko minęło, lata 90, co to w ogóle, komputer miał chyba naprawdę ktoś, bo ja nie miałam komputera, ktoś bogaty miał komputer, ten, który naprawdę miał auto, to po prostu chyba, a dla mnie to mieli chyba tylko naprawdę bogaci ludzie. Teraz auto może mieć, praktycznie patrzcie, ile się aut jeździ po naszych drogach.
Kiedyś było, krzyczało się przez podwórko. Mama kiedy nas wołała przez podwórko, w ogóle wyszła przez okno i zaczęła na nas, wołała nas na obiad. Ludzie ze sobą rozmawiali przy płocie, czy przy ogródku, coś plebili, a dwa ogródki dalej. Była jakaś sąsiadka i do niej tak się rozmawiało, tak się jeden przy drugiego się chodziło. To się bawiło na podwórko, w chowanego, nie wiem, w zbijanego, kurczę, w gumę się grało, na skakance się skakało. Matko, ile tego było. Siedziało się od rana, jak były wakacje, to się siedziało od rana, to wiecie. Od 6 rano to ma powiesiła pranie, wyższe słońce, bo powiesiła pranie od 6 rano i od 6 rano tylko się śniadanie zjadło. Od 7 do, wiecz, do samego, do 23 się chodziło. Poszło całe się tylko śniadanie, poszło się tylko na obiad i potem na kolację i to i non stop, do samego wieczora. A teraz dziecko weź na dwór, zawołaj. O, matko tak się drze, jakby ją go ze skóry obdzierali. Masakra, powiem wam. Teraz co tu się dzieje? Że to narzekam jak taka starsza pani, wiecie? Ale nie ma co się śmiać, bo taka jest prawda. Bo jeżeli, bo my, jeżeli my widzimy po swoich rzeczach, po swoim życiu, jakie to kiedyś życie było, a teraz widzimy, że ciężko, ciężko czasami dziecka oderwać od tableta czy telefonu, to jak ono ma się rozwijać? Jak ma rozwijać swoje emocje, swoje, nawet nie emocje, swoje, nie życie, tylko swoje, swój jakby rozwój. Wiecie, co chodzi, nie? Ten rozwój taki międzyludzki. Jak ona ma się nauczyć żyć? Jak ona tylko przed tym tabletem siedzi i albo przed telewizorem? Czasami, wiesz, takie małe dziecko łatwo odciągnąć. My wychodzimy na dwór i koniec. Idziemy się bawić. No, a takie większe, jak już 10, 12, 15-latkowie już. I co, po, co, no i co? Weźmiesz za rączkę i powiesz, chodź, idziemy się pobawić. I to jest problem. Mówię wam, ale cóż. Tak to jest. I trzeba z tym walczyć. Bo później będzie gorzej. A chyba tego nie chcemy, nie? No nic, ja dopijam kawy, bo już gadam i gadam tyle czasu. Chyba już mi ochłodziła się ta kawa. Dobra, koniec gadania. Jak słucham, chyba wstali. Widzicie, wstali, a ja jeszcze kawy nie wypiłam. Popatrzcie, widzicie? Widzicie? Dobra, ja dopijam kawę, biorę się, widzicie, śniadanie trzeba zrobić, naszykować ciuchy, przeprasować to, co jest do przeprasowania. I co? Pojedziemy do Primarka, trzeba coś kupić, Doncaster. I co? I właśnie, i to. No i trzeba się brać, potem zamalowanie. I zobaczymy, jak to dalej będzie. No to dobra, to ja was na razie zostawiam w spokoju. Koniec gadulstwa. Uważajcie na siebie i do później. A, jeszcze jedno. Też tak pijecie kawę jednym duszkiem? Jednym duszkiem? Tak, czasami? Bo ja czasami trzy mam duszki. O, tam mocno mam. Czasami mam trzy duszki. Piję tak kawę, czasami nie mam czasu. Piję kawę jak herbatę, albo jak sok, herbatę tak się nawet nie wypije, ale jak sok, piję ją po prostu, piję, patrz, ja ma. Też tak macie? No naprawdę, o, słuchać, wstali. Zaczynamy dzień. Teraz się zaczyna dzień. Teraz się zaczyna haruwa. Dobra. Okej. Okay. Lecimy i do zobaczenia. Miałam powiedzieć. Później to też, ale po zakupach. Ale może wam pokażę drogę, którą jedziemy. Jak to wygląda z naszej
perspektywy, jak my jedziemy do Doncaster. Do Doncaster nie mamy daleko. Ile jest? 10 mil może? 15-20 minut nawet nie. No. Dobra. Teraz już naprawdę. Do zobaczenia później. Pa!
takie stopy, a fazy rytmo tretu. Så mange damer er å drikke og stå på meg.
płacą za parking. No, witam ponownie. To tak, jechaliśmy kawałek drogi, zresztą jak widzieliście, jechaliśmy i powiem wam, że no, jechaliśmy na parking, ale się okazało, że tam Debenhams, ten French Gent, to jest po prostu razem to samo, było po prostu zamknięte i musieliśmy jechać na inny parking. Ale okej, pojechaliśmy, udało się. Kupiliśmy może nie tak dużo ciuchów, po prostu potrzebne bardziej dla dzieci. Tak, więc też może wam troszeczkę pokażę. Nie jest tak tego dużo. Nie wiem, czy wam pokazywać. Zastanawiam się, bo majteczki. Majteczki dla są trzy pary takie majteczek. Kupiliśmy je dla Stasia oczywiście też. Widzicie, też myszka Miki. No, on, może tak. No. No i to by było na tyle. Majteczek. Kupiliśmy im skarpetki. Stasiu do przedszkola musi mieć. No, szare. No, ale no, szare tam. Po prostu ma czarno, ma czarne, szaro i białe. Więc tak. Słucham, czy ktoś idzie, ale nie. To tak. Kupiliśmy je w Pepco. Tak, to jest takie. Takie Pepco. No, takie Pepco. Takie Pepco było. I tak samo jak soksy kupiliśmy. Skarpetki kupiliśmy dla Zosi. Przepraszam, dla Marysi. Kupiliśmy Zosia, Marysia, zawsze się mali. Okej, okay, kupiliśmy jeszcze takie body. Body dla Zosi. Teraz mi się nie pomyliłam. Dla Zosi. Kupiliśmy jeszcze dla Zosi takie spodenki. Takie dość wygodne do strzelania. Chociaż myślę, że może wejść w nie. 9-12 miesięcy. No, Zosia jest po prostu małą ma wagę. I brała leki wcześniej na toksoplazmozę, więc trochę te leki spowolniły jakby nie rozwój, tylko wzrost, nie? Dalej bierze leki na hormon, ale te hormony też związane z wodą. Woda, która po prostu się zatrzymuje i dlatego ma tutaj szantę, gdzie ten szant ma rurkę. Ta rurka prowadzi do brzuszka i to po prostu się wydala. Tak to wygląda. Bluza dla z Marysi. To jest taka bluza. O, taka bluza. Taką bluzę. Sukienka. Sukienka na teraz. Czyli na teraz. No, no teraz może po domu, bo jeszcze jest zimno, żeby wychodzić w sukienkach. Ale taka na długi rękaw. Nie wiem, czy widzicie. No, taka na długi rękaw i spodenki dla. Chyba tak szybko, bo rano dość się długo rozgadałam. I spodenki dla Stasia. Dość szybko. Bardzo szybko nam dzieci rosną, więc kupujemy te rzeczy, a potem damy najwyżej do. Damy do Czerwonego Krzyża. Co myślałam, żeby dać je do Polski, bo no, w Polsce dzieci też potrzebują, ale koszt, jaki wyniosłby. Tego mam bardzo dużo. Kurczę, ile ja prawie pół pokoju by było. Naprawdę, tego jest tak dużo. Bo to są rzeczy po Marysi, po Stasiu. To teraz Zosia też jeszcze nosi, dlatego i tak też dużo nie kupujemy, bo jeszcze ma dobre. Bo tak szybko nam wyrośli, że po prostu nawet nie wiem, kiedy to minęło. Naprawdę, i nie wiem. Może kupiliśmy kiedyś sukienkę, wiesz co?
Może raz założyła. I nie dość, że. I to po prostu leży. Leży i no i czeka na Zosię. No Zosia nie wiem, ile pochodzi w niej. I no i oddamy. Koszt takiego. Takiego. No nie wiem, ile by wziął kurier. Nie wiem, bo to kurier, to by paczka taka zwykła nie była, dość duża paczka by była. No ale zastanawiam się. Nie wiem. Dobrze by było, gdyby. No. W Polsce, w polskie dzieci też, żeby coś miały, nie tylko. A tutaj dam. No wiecie, to jest tak, że oddam do Czerwonego Krzyża. Oczywiście te pieniądze, które. Znaczy ja oddaję do Czerwonego Krzyża. I jeżeli klient przychodzi, kupuje. I Czerwony Krzyż nie bierze jakby tego dla siebie, tylko ten sklep nie bierze tego dla siebie, tylko daje do Czerwonego Krzyża w ten sposób. Tak. I co? Wiesz, ja tak naprawdę nie wiem, co się dzieje, nie? A jeżeli wiem, że ja dam do na przykład do domu samotnej matki, czy do jakiegoś innego tego, to wiem, że to trafi i że to żadnych tam pieniędzy, żadnego. Po prostu wiem, że to tam było i będzie, jak wiem, że ktoś będzie z tego korzystał. No i to tyle, nie? Co więcej? Chciałabym, no zobaczymy. Zobaczymy, jak to dalej będzie. Może mi się uda uzbierać pieniądze i wysłać tą paczkę. A jeżeli nie, to tutaj też są dzieci, też potrzebują. No, tutaj wiadomo, że. Wiadomo, że też. Nie przelewa się. Też ciężko. Ludzie wiążą koniec z końcem. Ja wiem, doskonale ich rozumiem. No cóż, zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie. I dam wam znać w razie czego. No. No, to do zobaczenia. Mam nadzieję. Na razie. Dziękuję wszystkim za obejrzenie filmu. Dziękuję za wytrwałość, cierpliwość. Naprawdę jesteście wielcy, że dotrwaliście do końca. Uważajcie na siebie. Trzymajcie się.